Dziś Pan Bóg w Ewangelii chce nam ukazać to, że On jest najlepszym formatorem. Dziś słyszymy, kiedy Jezus mówi o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. Grzechem jest, jak wiemy, świadome i dobrowolne odrzucenie przekazań boskich, kościelnych. Grzechem jest po prostu odwrócenie się od Boga. Sprawiedliwością jest męka, śmierć, zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie Pana Jezusa. Natomiast sąd nie polega tyle na sądzeniu człowieka, natomiast na sądzeniu złego ducha, a człowieka na tyle, na ile się z nim zbrata. Kiedy patrzymy na historię zbawienia, widzimy obecność Boga Ojca i często nam to się uświadamia wtedy Stary Testament, kiedy bardzo mocno Bóg Ojciec jest przedstawiany jako surowy sędzia, który za dobre wynagradza, za złe karze. Czasy Jezusa od momentu Jego narodzin, po w zasadzie dzień dzisiejszy i dalej, to są czasy Chrystusa. Natomiast moment, w którym Chrystus umiera i oddał swojego ducha, można powiedzieć, że od tego momentu Duch Święty formuje człowieka. To właśnie wiele razy w naszym życiu, kiedy postępujemy w sposób spontaniczny, wspaniałomyślny, po czasie bardzo często uświadamiamy sobie, że to Duch Święty zadziałał. Wierzymy w obecność i asystencję Ducha Świętego w sakramentach. Wierzymy w obecność Ducha Świętego w rozmowach, które prowadzimy. Niedawno w przejażdżce z moimi przyjaciółmi, gdy jechałem, zatrzymała nas pewna kobieta. Kobieta, która mówiła o swoich doświadczeniach, przeżyciach. W zasadzie to była spontaniczna rozmowa. Pewnie normalnie byśmy pojechali, przejechali i się nie zatrzymali, bo trudno się zatrzymywać przy każdej osobie, którą się mija, prawda? Natomiast tu nawiązała się dyskusja, nawiązała się rozmowa. Ta kobieta wyrzuciła z siebie swoje bóle, a my, jadąc pielgrzymką rowerową do sanktuarium, powiedzieliśmy, że się pomodlimy. I rzeczywiście tak się stało. Oddałem to Maryi i nie wiem, jak potoczą się losy tej kobiety i tych problemów, ale wierzę, że Duch Święty daje czasami nam takie sygnały, żeby się zatrzymać, żeby wysłuchać i żeby oddać to Bogu. I tyle jest naszego zadania. My mamy być towarzyszami dla siebie nawzajem. Mamy być tymi, którzy jesteśmy zanurzeni w Duchu Świętym. A jeżeli nasze serce będzie czyste, nasze serce będzie pragnęło Boga, Boga żywego, to wtedy ludzie, którzy nas będą spotykać, będą też tego Boga otrzymywać. Życzę Wam takiej obecności Ducha Świętego, ale też takiego żywego doświadczenia działania Ducha Świętego w Waszym życiu. Otwartość serca na działanie Ducha Świętego sprawia, że dokonują się rzeczy przez nas. Rzeczy bardzo często może proste, zwyczajne, a jednocześnie bardzo spektakularne i ważne. Poproś Ducha Świętego, aby towarzyszył Tobie oraz tym, do których pójdziesz, których spotkasz.